Witajcie. Dzisiaj będzie próba odpalania z akumulatora. Przyniosę zaraz jeszcze prostownik. Mam ten taki duży prostownik do odpalania. Ale zanim to nastąpi, zakładamy miskę olejową. Wlewamy olej. Wkręcamy zegar ciśnienia. Zaraz to będę tutaj robił. Chyba tu jest 19, o ile pamiętam. Czy 22? 22. I będziemy go odpalali normalnie, ale na to jeszcze chwilkę przyjdzie nam poczekać, ponieważ jedzie pompa wtryskowa po regeneracji i w momencie kiedy ta pompa do nas dojedzie, o, jak pompa do nas dojedzie, zmieniamy pompę i będziemy ustawiali wszystko jak należy. To jest ten sam gwint. No. Dobrze. Nie wiem, czy ten czujnik jest zepsuty, czy nie. Na wszelki wypadek nie będę go wyrzucał. Ale jeszcze tutaj musimy wziąć najpierw. Aha, jeszcze filtry będziemy zmieniali na pewno. Ale tutaj gdzieś miałem te podkładki. Jest podkładka. O takich rzeczach trzeba zawsze pamiętać, bo niby taki drobiazg, ale gdzieś tam cieknie zaraz coś i pokazuje fałszywe pomiary. A nam nie chodzi o fałszywe pomiary. O ty! Aż myślałem, że będzie dobra. To może wezmę tą dużą. Kurczę, może okazać się jeszcze za duża, no. A chyba nie wziąłem jeszcze innych. Nie, tu są do wtrysków. Jeszcze uszczelki i też te duże podkładki. Dobra, weźmiemy tą. Może będzie pasowała tutaj. Dobra. Teraz to trzeba jakoś przykręcić. O cholera, chyba nie ten gwint. No, minimalnie inny, słuchajcie, ale to dlaczego przecież to jest? Co myślicie? Trzeba to odkręcić i sprawdzić. Dobra, sprawdzę to zaraz i wam powiem, bo nie mam jak na razie. No, pasuje wszystko dobrze, zegar założony. Dokręcone, tutaj dałem tą podkładkę miedzianą. Trzeba, nie trzeba, niech będzie, nie zaszkodzi. Także co? No, szykujemy się tu powolutku. Idę jeszcze po ten duży prostownik na wszelki wypadek. No i sprawdzimy. Kolega przyjedzie. Zakładamy pompę. Zakładamy najpierw miskę olejową. W międzyczasie będzie pompa zakładana. No i zobaczymy, jak to wszystko nam pójdzie dalej. Także relacja na bieżąco. No, przyjechała pompa, słuchajcie, po regeneracji. No dobra, żartowałem. Tu jest pompka po regeneracji już. Przygotowana do założenia. Wszystko jak trzeba, słuchajcie. Umyta pięknie. Wyregulowana. Także zaraz będziemy zakładać. A tymczasem miska założona już, musimy ją tylko dokręcić i no, zmieniamy filtry i tak dalej, te wszystkie takie rzeczy na bieżąco, które tutaj do odpalenia będą nam potrzebne. Wrzucamy tą pompę i odpalamy, zobaczymy jak to pójdzie. Akumulator gotowy, idę po prostownik. No, pompa siedzi, nówka sztuka nieśmigana, słuchajcie, wszystko jak trzeba. Tu musiałem filtr zdjąć, bo obudowa ocierała i nie będzie teraz na razie obudowy na wiatraku. Ten zobaczymy co, akumulator, prostownik, jedziemy. Dobra, chodź tam, chodź.
rozciągnięty. Rozrząd na wierzchu. No nie pali, słuchajcie. Wszystko jest dobrze. Nie pali. Jakby chciał zaskoczyć, ale nie może. Coś jest nie tak. Tu odpalany cały czas z akumulatora dzisiaj. Nie było ciągania. Ale słuchajcie, jest jeszcze takie podejrzenie, że to sprzęgiełko, co jest tam w środku, mogło zostać sprzedane w sklepie od szóstki, a nie od Ursusa. Także zaraz przyjdzie kolega, sprawdzi, będzie wiadomo, bo on w tej chwili jest tak przygotowany, że on musi zapalić. Cylindry nigdy nie były złapane, nic tutaj się nie działo. Silnik ładnie chodził. Jak zobaczycie na wcześniejszych filmach, to można zobaczyć, bo tam pokazuję, jak ruszam kołem zamachowym i te cylindry, i te tłoki ładnie chodzą. Tam nie było żadnej rdzy, nic się nie działo. Po prostu zapalić musi. Także tu co? No nie wiem, nie wiem, zaraz zobaczymy po prostu, co jest. Ale to się wszystko zaraz okaże, także rozrząd ustawiony. Okazało się, że w pokrywie rozrządu, o tutaj ona jest, ktoś kiedyś przekręcił te trzy śruby, chyba dał dłuższe i zerwał gwinty. Także wziąłem gwintownik i będę to gwintował, żeby założyć. Przegwintuję to na dziesiątkę. Nie będę wcześniej rozwiercał, ponieważ to jest aluminium, nie, to powinno się ładnie poddać, także tu nie powinno być problemu. No ale co, słuchajcie, przy okazji zdjęliśmy pompę olejową, ponieważ było podejrzenie na tej pompie, że jest rysa na rurce i ona jest pęknięta. No i wyjaśniło nam się, proszę ja was, dlaczego nie podawało oleju na zawory. I to nie przez pękniętą rurkę, ale przez to. Widzicie? Ktoś tutaj, proszę ja was, o tu jeszcze też jest pęknięcie, wczoraj to zjęliśmy, było już ciemno, tutaj pod ten zawór podłożył kilka podkładek, no i po prostu pompę rozerwało, także to po prostu ona się do niczego nie nadaje. No i teraz trzeba będzie kupić drugą pompę, wymienić. Tutaj ja nie będę dotykał teraz, bo jadę do roboty. To kółko zębate, ono się kręci tak, jak byłoby w łożysku, nie ma żadnego sprężania, nic. Także pompa do wymiany, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po założeniu nowej pompy. Mam nadzieję, że tu się wszystko wtedy poukłada. Natomiast co? No widzieliście, że silnik praktycznie prawie pali. No nie wiadomo, co jest przyczyną, ale przede wszystkim to jeszcze sprawdzimy, bo tu praktycznie nie ma co innego zrobić. No. Tłoki w porządku, pierścienie w porządku, głowice w porządku, tam jest jedna lekko taka, ten zawór jest taki zapadnięty, ale on jest, no naprawdę on nie powinien mieć wpływu na odpalenie tego silnika, także to jest drobiazg, powiem szczerze. Wtryski praktycznie nowe, no pompa widzicie nowa i jest problem, po prostu nie wiadomo czemu on nie chce palić, prawie pali. Także to zobaczymy, ale tym się zajmiemy w każdym razie po założeniu nowej pompy olejowej. No i wtedy będzie po prostu trochę nam się rzeczy tutaj powyjaśnia. Także to tak na marginesie dzisiejszego dnia, ponieważ dzisiaj jedziemy w pole. Tutaj mam dwa wiertła. Nie wiem, czym one się różnią. Nie pamiętam, kiedy je kupiłem i gdzie, ale po prostu kupiłem, mówię, w razie czego niech sobie będą. Czy jakoś one się różnią, słuchajcie. No to srebrne jest bardziej stożkowe, to czarne jest takie bardziej płaskie. Nie wiem, które jest lepsze do tego, do rozwiercania. Może wezmę to stożkowe, bo mi tak bardziej tutaj podpowiada intuicja, że już jest otwór i po prostu trzeba go tylko powiększyć. To będzie chyba... nie, znaczy też się nadaje, też można, ale wybieram to srebrne. No, miska już jest na stole. Jakieś paprochy mi tu... No i próbujemy, co to z tego będzie. Nie mam pojęcia, nigdy tego nie robiłem.
ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Trochę za nisko. Podkręcimy stół do góry. Jeden. Drugi. I trzeci. No, tu przygotowałem sobie już 3 śruby dziesiątki twardości 8,8, w zupełności wystarczą takie krótkie, przede wszystkim, żeby one mi tam nie właziły, żeby ktoś tego przypadkiem nie próbował kiedyś dokręcać i wtedy ten. Teraz tutaj przygotowałem już sobie, wyczyściłem do gwintowania. Tu kiedyś, słuchajcie, przywiozłem sobie też, jak byłem w pracy, poszedłem do sklepu, promocja jakaś była, okazja, nie wiem, nawet nie wiedziałem, że chcę gwintowniki, ale mówię, a kupię sobie, co mi zależy. I tu mam taki właśnie gwintownik dziesiątkę, tego skorzystamy. Powiem Wam też szczerze, że jeszcze nigdy w życiu nie gwintowałem. Natomiast widziałem, jak to się robi, mam nadzieję, że sobie poradzę. Tu mam takie i madełko do tego. O, trzeba to dobrze. A jeszcze ważna rzecz, żeby nie było niespodzianek, weźmiemy sobie nakrętkę i sprawdzimy, czy to jest to. No i pasuje świetnie. Także nie mamy tutaj żadnych wątpliwości, to będzie to, co trzeba. I możemy przystąpić do gwintowania. Zastanawiam się właśnie tylko, czy mam to rozwiercić. Ale tutaj znowu trzeba by mieć takie wiertło jakieś specjalne. O, i weszło. I przód, i tył. Najważniejsze, żeby tylko nie przesadzić. Ja mam nadzieję, że nic mi się tutaj złego nie stanie. W sensie z tą obudową. No i znowu trzeba wypłukać. Oż ty, widzicie, on się rozkręca, no. Może dlatego, że mam już te rękawiczki tłuste. No nie, no jest.
Dobra. Weźmiemy dziesiątkę, taką krótką właśnie, i spróbujemy to wkręcić. No masz. A czemu się nie chce wkręcić? No tu bardzo ładnie wchodzi. Weźmiemy nakrętkę, może śruba jakaś uszkodzona, uderzona albo coś. Nie, dobrze jest. No i weszła tak spokojnie centymetr. No ta, można by jeszcze pewnie ją dokręcić, ale ja tego nie będę robił. Tu jeszcze przymierzę tylko. No, akurat będzie. Jeszcze przyjdzie podkładka, sprężynka, będzie fantastico. Dobra, wiemy o co chodzi, możemy gwintować następny. No, ale tak, takie coś, na przykład jak ja bez rozwiercania, to tylko w miękkim metalu, bo w żeliwie czy w żelazie to bym tego nie dał rady zrobić. A że to jest aluminium, no to widzicie jak fajnie idzie. No, to są już umyte, gwintownik umyty, no i całkiem, słuchajcie, nieźle poszło, także jestem zadowolony. O, i teraz słuchajcie, właściwie to wkręcę od razu. Te śruby tam. O, i niech to tutaj już będzie. One tutaj są dedykowane do tej obudowy. Mówię, no pójdzie jeszcze sprężynka, podkładka sprężynowa w sensie i
i będzie wszystko fajnie. No, także mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Także remontu ciąg dalszy, dla jednych remont, dla innych nie. Dla mnie to jest remont. No i co? Przydała się po raz kolejny wiertarka słupowa. Przydały się teraz po raz pierwszy gwintowniki w całkiem przystępnej cenie. Słuchajcie, nie wiem, za ten komplet w przeliczeniu dałem około chyba 25 zł, jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie, ale jakoś tak po prostu, dlatego mówię, ja to kupiłem, bo cena mnie zmusiła. No. Także tu to jeszcze przykręcimy na koniec, żeby sprawdzić, że tu jest wszystko ok. Nie wiem, czemu tak ciężko idzie. A ten fajnie idzie. O, zobaczmy tego. Tu nie patrzcie na przykład na to, że teraz jest to brudne, mógłbym to umyć. Ja nie wiem, ile razy to jeszcze będę ściągał. Mycie główne będzie po skończeniu remontu. To po prostu jak już przejadę się, zobaczę. Nie, no tego trzeba by chyba poszerzyć jeszcze, znaczy pogłębić. Mycie będzie po skończonym, że tak się wyrażę, remoncie. Bo teraz to jeszcze nie wiadomo co tu... Bo co tu jeszcze będzie grane z tym? Patrz no. O. Ile to razy będzie zakładane i ściągane? Ile razy się to jeszcze upapra? Gwintowniki do pudełka i sprawdźmy. A jeszcze może by to przechlapać, co? Bo tam na pewno. O, już wyłazi. O, no i dobra. Weszło tyle, co weszło. Więcej nie wejdzie. Także przygotowana obudowa do założenia, przygotowana miska. Będziemy działali z pompą olejową. No to tyle. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.